Jeden z dziesięciu to najdłużej emitowany teleturniej w polskiej telewizji. Jego emisja rozpoczęła się w roku 1994, zaś liczy on obecnie 2931 odcinków. Oczywiście, myśląc o tym teleturnieju, kojarzymy postać pana Tadeusza Sznuka. Z wykształcenia elektronik, zajmował się dziennikarstwem, prezenterstwem telewizyjnym, a nawet był pilotem. Ja ten teleturniej głównie oglądałem z moimi bliskimi, wieczorami, ale czy zastanawialiśmy się kiedyś, jak wygląda ta perspektywa, jeśli się jest jego uczestnikiem? Ja nigdy tym uczestnikiem nie byłem, ale mam kolegę, który nim był. Ponadto nie był tylko uczestnikiem, ale również finalistą. I nie tylko finalistą, ale również jednym z dziesięciu. Poznajcie Dominika Starczewskiego, lekarza, działacza społecznego oraz mojego dobrego kolegę. Zapraszam! Cześć Dominik, cześć. Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj pogadamy o tym jeden z dziesięciu. W takim razie Dominik, powiedz mi, co zmotywowało cię albo kto cię zmotywował do tego, żeby w tym teleturnieju wystąpić? Jaki był impuls? Jaki był impuls do tego, żeby wystąpić w jeden z dziesięciu? Wydaje mi się, że od zawsze lubiłem poznawać świat, zdobywać wiedzę, uczyć się. Już nawet będąc naprawdę małym chłopcem, lubiłem bardzo oglądać teleturniej prowadzony przez pana Tadeusza Sznuka. Jeden z dziesięciu był zawsze takim teleturniejem, który wydawał mi się wymagający naprawdę wiedzy z każdej dziedziny, naprawdę szerokiej wiedzy o otaczającym nas świecie. I zawsze lubiłem go oglądać, zawsze był w takiej porze gdzieś koło... Wieczorne, rodzinne. Tak. Dlatego oglądałem również milionerów, inne teleturnieje, ale zawsze ten jeden był taki wyjątkowy, więc postanowiłem sobie, że kiedyś, jeśli będę miał taką możliwość, postaram się wystąpić właśnie w teleturnieju jeden z dziesięciu. Taka szansa była mi dana. Najpierw w 2012 roku, to były moje takie pierwsze koty za płoty. Będąc jeszcze w klasie maturalnej, wystąpiłem po raz pierwszy, przeszedłem eliminację. Wtedy mój występ zakończył się podczas drugiego etapu. Odpadłem w drugim etapie w 2012 roku. No i to było dosyć takie motywujące do tego, żeby przez kolejne lata jeszcze więcej poznać świata, zdobyć tej wiedzy, gdzieś czytać o tym, dowiedzieć się. I w 2017 roku nastąpił ten czas, kiedy mógłbym jeszcze raz wystąpić, zrewanżować. Warto dodać, że Dominik miał świetne predyspozycje, żeby zdobyć taką generalną wiedzę, no bo studiując medycynę poznawał gdzieś tam biologię oraz chemię, a jeszcze interesował się prywatnie historią, polityką, czyli tymi dziedzinami humanistycznymi. Więc ten spektrum jego wiedzy było szersze i myślę, że to też pomogło. Tak, myślę, że ważną sprawą jest, aby uczyć się o otaczającym nas świecie, o tym, jak postępują i wyglądają pewne procesy w nim zachodzące, a żeby to zrozumieć, oprócz wiedzy tej kierunkowej, którą studujemy, w moim przypadku była to medycyna, biologia, chemia, trzeba się generalnie orientować w wielu dziedzinach. Może nie trzeba być w nich ekspertem, ale trzeba starać się tą wiedzę pogłębiać. Dlatego słuszna uwaga, Emil. No tak, zachęcam do tego. Wydaje mi się, że ten człowiek się staje tym takim satyrycznym omnibusem i to też nie jest dobre, jeśli... Myślisz, że wie wszystko. Dokładnie, to ja też nigdy nie poczuwałem się do tego, że wiem wszystko, bo jest bardzo wiele dziedzin, w których moja wiedza jest naprawdę bardzo jest niewielka. Mówię, no dzisiejszy świat jest tak skonstruowany, że znać wszystko, tak jak kiedyś mówiono o ludzie renesansu, tak, Leonardo da Vinci czy ktoś, no to dzisiejszy świat jest naprawdę trudnym miejscem, bo postęp i wiedza, która na całym świecie jest niesamowita. Dobrze, w takim razie udało się przejść eliminację. I Dominik, mnie na przykład bardzo ciekawiło, jaka jest atmosfera między uczestnikami. Czy raczej jest to przyjazna atmosfera, w której każdy wzajemnie życzy sobie powodzenia, czy raczej takiej krwiżerczej rywalizacji, w której każdy mówi, ja wygram ten teleturniej i jesteście tutaj już na przegranej pozycji. No wiadomo, że to wszystko jest też kwestią ad personam i zależy od człowieka,
ale ogólnie da się to wyczuć. Mi się wydaje, że pewne, po prostu w pewnych miejscach czuje się atmosferę. Jakie były Twoje odczucia? Na pewno nie mogę powiedzieć, że był atmosfera między uczestnikami była tak, jak to zaznaczyłeś, krwiożercza. My spotykaliśmy, w obu tych występach spotykaliśmy się 25-30 minut przed nagraniem programu. Siadaliśmy w kółku, mogliśmy wtedy poznać jakieś takie pierwsze wrażenia o sobie, ale na pewno nie była to taka rywalizacja, że nie wiem, będziemy musieli walczyć na jakoś bardzo zacięcie. Raczej byli ludzie raczej lekko zdenerwowani, stremowani, ktoś jakimś żartem zapadł, coś takiego. Był taki delikatny aspekt tego, że za chwilę będziemy stawać w teleturnieju, ale raczej zdecydowana większość traktowała to jako dobrą zabawę, chęć do sprawdzenia się, a rywalizacja z innymi uczestnikami to był dodatkowy aspekt, dodatkowy smaczek. Dominik, też nie tylko znamy jeden z 10 z wieczornych chwil z rodziną, ale na przykład młodzież, tacy jak ja i ty, kojarzymy go chociażby z internetu. Też na pewno większość z was widziała w internecie zainteresowanie uczestników, które niejednokrotnie są bardzo ciekawe. I ciekawi mnie, czy ta faza nagrywania jest ciągła, czy te zainteresowania są nagrywane jakoś wcześniej, na przykład się to wysyła. Bo zastanawiam mnie, skąd ludzie mieli takie kreatywne pomysły w bardzo takim krótkim czasie. Chociaż myślę, że mogli to zaplanować, założyć się, takie są spekulacje, chociażby w komentarzach w internecie. Ale zastanawiam się, czy to jest nagrywane ciągiem, czy to jest rozłączne. Proces nagrania wygląda tak, że w momencie, kiedy wchodzimy do studia, każdy zostaje przydzielony do stanowiska, na którym będzie odpowiadał na pytania. Stanowiska są uprzednio losowane. I następuje zapoznanie ze studiem, z kamerami, gdzie mamy się patrzeć, występując w telewizji. I następnie jest nagrywana właśnie ta wspomniana krótka zapowiedź, w której każdy z uczestników, oczywiście w dozwolonym takim, w dozwolonych ramach, czasami niekiedy humorystycznych, niekiedy poważnych, może przedstawić, powiedzieć kilka zdań o sobie. I później następuje już przejście do tak jakby tej rundy pierwszej i później teleturniej już się toczy w miarę ciągiem. Pomyłki czasami czy jakieś błędy są korygowane na bieżąco, są powtarzane, ale raczej się to zdarza incydentalnie i raczej gra jest w miarę ciągiem, czyli tak jakbyśmy autentycznie siedzieli w studiu, brali udział w tym teleturnieju, było to nagrywane. Czasami wiadomo, muszą być jakieś poprawy, bo ktoś się coś przejęzyczył, na przykład prowadzący, czy coś w tym desenie, ale generalnie jest to nagrywane ciągiem. Też jak wszyscy wiemy, ojcem, nie boję się użyć tego stwierdzenia, tego teleturnieju jest pan Tadeusz Sznuk. Z wykształcenia elektronik, zajmował się prezenterstwem telewizyjnym, dziennikarstwem, a nawet był pilotem, co udało mi się to sprawdzić. Dominik, ja na przykład odczuwam go bardzo ciepło, ale też człowiek, który ogląda to za ekranu telewizora, może mieć inne spostrzeżenia i często ten nasz autorytet, ta osoba wydaje się w rzeczywistości inna. Powiedz, czy pan Tadeusz Sznuk jest bardzo ciepłym człowiekiem, czy takim ambiwalentnym, czy jednak negatywnie go odebrałeś? Nie. Pan Tadeusz Sznuk, myślę, że jak większość uczestników sądzi, jest naprawdę bardzo spokojnym, wyważonym człowiekiem. Do każdego z uczestników, nawet i poza kamerami, podchodzi w bardzo tak, jakby to ująć, wyważenie, czyli roztropnie do każdego powie jakieś miłe słowo, zapyta się, zagadnie. Wielka kultura osobista, ogromna erudycja, wiedza. Naprawdę pan Tadeusz Sznuk robi wrażenie przy tak najbliższym poznaniu. Taki naprawdę archetyp takiego wykształconego dżentelmena, mógłbym powiedzieć. Bardzo pozytywna postać i myślę, że większość Polaków i tak jak większość internetu pewnie sądzi, jest to typ człowieka, którego nie da się nie lubić. Tak uważam. No właśnie, dlatego ja się na przykład bardzo cieszę, bo nie miałem tutaj nawet wątpliwości, ale wiadomo, że czasami można się zabić. Są takie chwile, że zawodzimy się na swoich idolach, a widzę, że Dominik potwierdza mi moje przeczucia. No i mam nadzieję, że tak będę go dalej postrzegał, pana Tadeusza Sznuka. Wątpię, że się to zmieni, bo raczej styl 1 z 10 się już jakoś mocno nie zmieni. Dobrze, Dominik, zaczęła się gra. Ja oglądałem to, niestety nie mogliście się z tym zapoznać, ale w pierwszej rundzie, czyli tej, w której są zadawane dwie kolejki pytań, pamiętam, że powiedziałeś źle na pierwsze pytanie. Tak. I właśnie zastanawia mnie, co wtedy poczułeś? Czy było już takie zwątpienie, kurde, znowu będzie to samo i odpadnę jeszcze na pierwszej rundzie? Czy raczej złapałeś taki szybki spokój, że dobra, jestem jeszcze wyżej, może mi się uda? Czy raczej powiedziałeś, cytując słynną szkolną lekturę, niech się dzieje, wola nieba?
No a powiedz mi, jak po prostu do tego podszedłeś? Oj, naprawdę tu muszę powiedzieć, że pojawił się wtedy delikatny stres, tym bardziej, że pierwsze pytanie, pierwszy etap i pytanie jeszcze z kategorii sport, gdzie sportem się generalnie interesuję i uważam, że przynajmniej tak sądziłem, że bardzo się cieszyłem, że dostałem pytanie sportu, a tu przyszło pytanie o tego słynnego tenisistę Iwana Lendla i zupełnie mimo, że tenisem też się interesowałem i wiele osób to poczytało, ponieważ mogłem tego nie wiedzieć, że to był właśnie Iwan Lendl, jako dyscyplinę uprawiał. Ten fakt i ten tenisista zupełnie wypadł mi z głowy, dlatego naprawdę się delikatnie zdenerwowałem, był stres, był trema. I czekając do tego drugiego pytania, to jest powiedzmy minutę, półtorej minuty, na człowiek się mocno stresował. Na szczęście kolejne pytanie było z historii. Udało się poprawnie odpowiedzieć i wtedy już ta trema zeszła i było przygotowanie do kolejnego etapu. No właśnie myślę, że ważne, żeby sobie uświadomić, że ludzie często mają wiedzę, ale ten stres ich zjada. Myślę, tak, że właśnie dlatego zapytałem o tę pierwszą rundę, bo to jest początek. Tak. Myślę, że jak coś zaczynamy źle, to już człowiek zniechęca się mocno. Tak. Stres, jak wiemy też z fizjologii, może mieć działanie deprymujące, ale również działanie budujące, działanie wyzwalające do większej motywacji. Akurat w moim wypadku na szczęście podziałało to w tym aspekcie właśnie budującym, do zmotywowania się, żeby się jeszcze mocniej skupić i spróbować działać dalej. Na szczęście Dominikowi się udało, przyszedł pierwszy etap, drugi i znalazł się w finale. W finale zostało trzech, no i które okaże się jednym z dziesięciu. Nagle wychodzi na to, że Dominik dostał ten tytuł, jednego z dziesięciu w tym odcinku. Dominik, jaka była twoja reakcja? Jakie pierwsze było odczucie, kiedy okazałeś się, że nie jesteś już tylko finalistą, ale zwycięzcą? Tak, no radość moja była niesamowita, bo udało się spełnić takie marzenie, które zawsze mi przyświecało, żeby w tym teleturnieju korzystnie wypaść. Walka była naprawdę zacięta, bo moi przeciwnicy byli bardzo, bardzo, no też muszę powiedzieć, że naprawdę świetnymi graczami, świetnymi zawodnikami. Uważam, że pytania, które otrzymywaliśmy przeciwnicy, ja były dosyć wymagające. Oczywiście na pewno nie na tyle, bo czasami, jak widzimy, oglądamy wielkie finały, jeszcze wielkiego finału, tam pytania są naprawdę mega, mega trudne. U nas pytania były wymagające. A zapytałeś się, Emil, o to, czy jakie była reakcja? Naprawdę, no bardzo się ucieszyłem. Nawet przez chwilę to do mnie nie docierało do momentu, kiedy pan Tadeusz no, przyszedł pogratulować każdemu z uczestników. No i naprawdę bardzo się... I z kim się podzieliłeś tą informacją? Jaka była pierwsza osoba? Mama, tata, znaczy, przyjaciele? Tak, bo jak wróciłem do domu, starałem się, zresztą nas proszono o to, żeby za bardzo nie ujawniać wyniku tego. No też chciałem, żeby każdy mógł, oglądając, mógł się też tymi emocjami dzielić, więc tak naprawdę z nikim się nie dzieliłem, oprócz właśnie rodziców. Jak przyszedłem do domu, no to wiadomo, jakiś tam właśnie ten mit, kuferek czy coś takiego, mi to wiedzieli, że w miarę dobrze poszło, ale tak to starałem się z nikim tym nie dzielić. Zaczekać spokojnie do emisji tego programu, ona miała być kilka tygodni później. Myślę, że to jest dobra taktyka, bo ja będąc wtedy jeszcze w liceum, właśnie spostrzegłem, że Dominik wrzucił swój odcinek i tak mówię, o kurde, występował jeden z dziesięciu, obejrzę sobie. I tak nie sądziłem, że wygra i naprawdę byłem w szoku. Pamiętam, że pogratulowałem Cię w komentarzach i tych komentarzy naprawdę było dużo. No, dla mnie jest to ogromna inspiracja, bo trzeba być naprawdę wszechstronnym, wszechwiedzącym. I Dominik... Na pewno, Emilek, za dużo powiedziane, że wszechwiedzącym, bo jest bardzo dużo dziedzin, w których tak naprawdę moja wiedza nie jest szeroka, więc daleko mi na pewno człowieka wszechwiedzącego. Ale tak jak Ci mówię, no mało jest takich ludzi, co mają tą wszechstronną wiedzę. Wydaje mi się, że gdzieś, kiedy już szufladkujemy się w szkole średniej, wybieramy mniej więcej ten punkt zaczepienia i ludzie ignorują inne dziedziny wiedzy. Jedni lubią fizykę i matematykę, drudzy się uczą biologii i chemii, trzeci uczą się historii i WOS-u, inni na przykład idą w języki, inni idą w dziedziny techniczne, w jakichś technikach, a później idziemy gdzieś na studia i to już w ogóle jeszcze bardziej to zawężamy. I naprawdę podziwiam Cię, że miałeś taką chęć zdobywania wiedzy. To jest dla mnie imponujące. To jest, Emil, to o czym właśnie wspominaliśmy na początku naszej rozmowy. To już właściwie nie będziemy się powtarzać, ale ta specjalizacja no jest w dzisiejszym świecie nieunikniona, ale mówię, zachęcam też do tego, żeby rozwijać się wszechstronnie. To już ostatnie pytanie, bo jest naprawdę istotne. Myślę, że Twoi rodzice też na to czekali.
Dominik, co się znajduje w tym kuferku słynnym? Co się znajduje w tym kuferku? To od razu mogę powiedzieć, że w kuferku fizycznie w studiu, to mogę tak zdradzić, fizycznie w studiu to nie znajduje się nic. Kuferek jest po prostu tylko i wyłącznie atrapą. A później pewne nagrody słodkości, które się dostaje. No, to są właśnie symbolicznie ujęte i ten taki pełny kuferek z tym, to jest wręczany po emisji odcinka. Akurat w moim przypadku ja nie dostałem takiego kuferka, bo tych odcinków nie sponsorował sponsor związany z kuferkiem. Rozumiem, a do wielkiego finału nie udało się dojść? Nie, właśnie uzyskałem wtedy wynik 72 punkty, żeby dostać się do wielkiego finału wszystkich odcinków danej serii. Potrzeba było mieć chyba 92 punkty, albo 102, troszkę więcej. No mi się nie udało, ale to też pozostaje pewną motywacją na przyszłość, bo niewykluczone, że może jeszcze kiedyś w przyszłości spróbuję i celem będzie... Wielki finał. Celem będzie wielki finał. Taki zawsze mówię, że no, zobaczymy, co przyniesie najbliższy czas w przyszłości. Właśnie patrzyłem najwyższe wyniki i najwyższy wynik to chyba 906 punktów, aczkolwiek mogę się mylić. W wielkim finale i ten pan też z wykształcenia jest lekarzem, to może pójdziesz jakiś lat. Nie, myślę, że aż tak na pewno nie. To jest słynny pan chyba Rauer z Poznania. Tak, dokładnie. Z Leszna, pan Dominik Rauer z Leszna. To właśnie w swoim odcinku tematycznym i w finale to łącznie chyba 906 punktów uzyskał. Niesamowity człowiek z niesamowitą wiedzą. Podziwiam, bo naprawdę... No, mieć taką wiedzę, żeby w tak trudnym teleturnieju odpowiadać na praktycznie każde pytanie, jak wspomniany pan, to niesamowita sprawa. No właśnie też patrzyłem na ten ranking, to chyba druga osoba miała coś w stylu 500-600 punktów. A tutaj ten pan zdobył tych punktów ponad 300 więcej. Okay. Dlatego ja byłem na przykład w ogromnym szoku, oglądałem ten odcinek na żywo i otwierałem usta, mówiąc w pewien sposób. No, podziwiam naprawdę. I zachęcam do oglądania teleturnieju. Właśnie, naprawdę możemy zrobić reklamę. Wszyscy na pewno znają, ale zachęcamy do oglądania. Rozmawiał z nami Dominik Straczewski. Dziękuję i pozdrawiam. Emil Salczyński.